Witam państwa bardzo serdecznie ze Studia Beskidzkiej TV. Moim państwa gościem jest Wojciech Borecki, kandydat na prezydenta Bielska Białej. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana, witam telewizów. Panie Wojciechu, najwięcej osób pana kojarzy jako prezesa byłego prezesa TS Beskidzie i takie krótkie pytanie, szybkie, no czy nie wiem czy krótka odpowiedź będzie, ale krótkie pytanie. Co by się stało z klubem, gdyby został pan prezydentem Bielska Białej? To znaczy, taka lekka poprawka. Bo byłem prezesem klubu pod tak? Ale byłem też prezesem klubu przez jakiś czas, pamiętam, świętowaliśmy stulecie klubu, klubu BBTS-Włókniarz, co to tak woli, woli podkreślenia. Ale wracając do tego pana pytania, co by się stało, no, na pewno nie tak by wyglądało rządzenie. To, co jest obecnie, jak jest zarządzany obecnie klub, no, budzi szerokie kontrowersje, zarówno wśród y, kibiców, y, opinia publiczna, taka, taka sportowa opinia publiczna no, i, i, i wszyscy ludzie w mieście podejrzewają, że nie odbywa się to jak należy. No, zbyt, dużo, zbyt dużo nieprawidłowości, jeśli za tym. Za tymi nieprawidłowościami, które są w klubie, za tym długiem, który narasta co roku i, i powiększa się, i to, że miasto w jakiś sposób jedyną formę załagodzenia sytuacji widzi kolejnymi jakimiś dotacjami, kolejnymi łataniami dziur, no to wzbudza wielkie, wielkie kontrowersje. Na pewno to wymaga szczegółowej analizy. Klub, który. Który mógłby grać o wyższe cele, w ta, praktycznie w tej chwili poziom sportowy tego jest, że tak powiem, żaden. Sprowadza się to do tego, że bardzo, bardzo poważnie jest ten klub zagrożony degradacją. Jeśli, jeśli spadnie ten klub do drugiej ligi, owszem, to jest również liga centralna, ale. Ja miałbym pomysł, nie chcę tutaj mówić o szczegółach. Na pewno nie wyglądałoby to zarządzanie tak, jak wygląda obecnie. Moim zdaniem, do tego potrzebni są kompetentni ludzie z, jakąś, z pomysłem, z wizją, i w tej chwili bardziej może mi zależy na tym nieco dalej, tylko. Wie pan, to trzeba znalezienie rozwiązania sytuacji, żeby mógł klub normalnie funkcjonować na co dzień, bo wizja, perspektywa awansu jakiegoś sportowego to wydaje się odległą perspektywą. Trzeba znaleźć takie bieżące, bieżącą, jakiś sposób na funkcjonowanie, na zarządzanie, ażeby ten dług. Który niewątpliwie jest, żeby, żeby się nie powiększył. To jasne, ale to Bo... w, którym, w którym momencie tak, jakby popełniono największe błędy i od którego momentu gdzieś można e, powiedzieć, że ten klub zaczął. Upadać? Czy no, iść sprawa się toczy od dłuższego czasu, wie pan. No nie sposób co pół roku, czyli praktycznie po każdej rundzie rozgrywkowej zmienia się kilkunastu zawodników, zmienia się kilku trenerów. Każde niepowodzenie w jaki sposób było, natychmiast była reakcja w postaci zwolnień, wymian, wypożyczeń, rozwiązywania kontraktów. To się dzieje od kilku dobrych lat. Ja rozumiem, że intencje były, chciano szybko zrobić, ale sprawa awansu to, to nie jest taką prostą sprawą. Bardzo łatwo i bardzo szybko można spaść z konkretnej klasy rozgrywkowej, ale awansować o, to zupełnie inny no to proces. Jasne, to, jasne, to zupełnie to... inny proces. Do tego się trzeba przygotować. Do tego trzeba mieć zaplecze i, i, i infrastrukturę sportową i, i młodzież. No tyle się mówiło o tej młodzieży z najbliższych okolic. Nikt tego nie respektował. Nikt tego nie wprowadzał. Ściągano na potęgę środki praktycznie... z zagranicy za wielkie pieniądze, który nie przynosił tu efektu. Mhm, ale tak praktycznie patrząc od początku pod Beskidzie jednak stawiało zawsze na tą seniorską piłkę i tego zaplecza praktycznie nie miało, ewentualnie podpisywało umowy sobie z poszczególnymi klubami, czy to właśnie BBTS-em pod Beskidzie, czy w pewnym momencie rekordem, tak? Gdzie to, no, trzeba powiedzieć, że to nigdy nie będzie, to jest zawsze twór oddzielny i w pewnym momencie może ta współpraca się skończyć, tak? Więc y, chyba tutaj do, powrót do korzeni, czy najlepiej byłoby, żeby klub tak brutalnie gdzieś zdegradować i zacząć tworzyć od samego początku? Zgadza się. To, to zawsze była prowizorka do tej pory. To tylko było pod to robione, ażeby uzyskać licencję z Polskiego Związku Piłki Nożnej i żeby jakoś to leciało. Ja uważam, że w tej chwili to ten ruch, który został zrobiony w tym roku, czyli nawiązanie w ścisłej współpracy z TS pod Beskidzie, z tymi grupami młodzieżowymi, które są przy Szkole Mistrzostwa Sportowego, do tego trzeba by było doprowadzić znacznie, znacznie wcześniej. Ja myślę, że będą korzyści z tego. I praktycznie według mojej oceny to jest na chwilę obecną najlepsze rozwiązanie. Mm -hmm. To jakie lekarstwo w takim razie, żeby uzdrowić tą sytuację finansową i sportową? Nie no, wie pan przy tym długu w tej chwili to w zasadzie e, albo poważna restrukturyzacja całego klubu bądź ogłoszenie upadłości. No nie da się kolejnymi, kolejnymi dotacjami niwelować ten, te, że tak powiem, ten dług. Ten dług cały, cały czas będzie narastał, a jeśli jeszcze przy tym nie ma wyniku sportowego, jeśli jest olbrzymie niezadowolenie kibiców, no to, no to źle się dzieje. Mhm. Ja no, przypominam tylko jakiś pomysł prezydenta, gdzieś wyczytałem, że w zasadzie pod Podbeskidzie to jest klubem całego regionu. Owszem, jest klubem całego regionu, no ale czy ościenne gminy powinny się składać na ten klub? Ja no myślę, pan, że pan to jest. Pan prezydent to powiedział właśnie u nas w programie, tutaj na tak? Tej kanapie, tak. No, to, 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 to jest jakieś bardzo śmieszne, bardzo zabawne rozwiązanie, nie czy... mające nic wspólnego z realiami. No. Czyli sprzedaż udziałów, ale nie poszczególnym gminom tutaj pobliskim, tylko ewentualnie prywatnym przedsiębiorcom. Ale, ale wie pan, no, że tak powiem każda gmina, każda gmina ma swoją jakąś drużynę. Pewno ułoży pieniądze również na rozwój, na szkolenie dzieci i młodzieży. Także oni mają swoje tam problemy i podejrzewam, że w tych gminach żadna drużyna nie będzie usatysfakcjonowana tym Ile otrzymuje. Więc jeszcze próbowanie, żeby, żeby to te gminy jeszcze dopłacały do Podbeskidzia, no nie, to jakaś nonsensowna sprawa i taka oderwana chyba od rzeczywistości. To co, prywatni przedsiębiorcy? Zdecydowanie tak. Wie pan, nigdzie, jeśli, jeśli miasto zawiązało spółkę akcyjną w postaci TS Podbeskidzie. I chcę dalej to prowadzić, to proszę mi wierzyć, to nie tędy droga. Ten system nigdzie się nie sprawdził i nigdzie się nie sprawdzi na dłuższą metę. Tu powinno wejść, że tak powiem, prywatni inwestorzy i, i zająć się tym tematem od podstaw. Bo, bo, bo jeśli, jeśli rzeczywiście będzie degradacja do drugiej ligi, to tu, tym się tematem trzeba zająć od podstaw. Będzie jeszcze trudniej chyba znaleźć tych inwestorów, no bo nawet na kiedy klub był w zupełnie innym miejscu, tych przedsiębiorców, nie, nie, nie pchali się przedsiębiorcy, żeby, żeby ten klub przejąć, tak? No tak, ale, ale wie pan, no, klub rościł sobie wielkie pieniądze za udziały, za udziały w tej spółce, ale muszę podkreślić, przecież ten klub nie ma żadnego majątku trwałego. Na czym, na, czym, na czym panowie yy, w ratuszu yy, nie wiem, oceniali tą sytuację jakiej wielkości te akcje, jaka cena ma być za tą jedną akcję tego klubu. Ten klub ma oprócz kart zawodniczych, praktycznie nie ma nic. A karty zawodnicze to jest bardzo płynny temat. One się zmieniają. Co dwa, trzy lata można powiedzieć, ale, że to jest maksymalnie. Ale jest, tak? to nie jest żadna wartość dodana. Mhm. Majątku trwałego natomiast nie ma w ogóle, prawda? Mhm. Mecze odbywają się na stadionie miejskiej, zajęcia treningowe. Odbywają się obecnie gdzieś na, na tych boiskach w wapienicy położonych. Część się odbywa w Dankowicach, za które, trzeba, za które trzeba płacić. No więc, klub bez majątku trwałego żadnego, no mhm. jaką stanowi wartość dla inwestorów. To mi się wydaje tacy zapaleńcy, między innymi ja byłem tym zapaleńcem i chciałem tą inicjatywę po trosze przejąć, ale takich zapaleńców potrzebnych jest wielu. No ja miałem swój plan mhm. taki, a żeby zarazić ludzi tym, żeby każdy miał świadomość, że może odkupić sobie, nie wiem, 4-5% akcji i żeby go wciągnąć w ten, w ten, w ten jak gdyby proces, Odbudowywania pod no, no, bo nie, w pojedynkę nie... nikt niczego dobrze nie zrobi, choćby się nie wiem, jak znał na piłce, to w pojedynkę nikt nic nie zrobi. Proszę? Częstochowa. No dobrze, ale to dobrał sobie kompetentnych ludzi. Dobrał sobie mhm, kompetentnych sztab, kompetentnych ludzi. 5-6% udziałów to nie jest tak, że gdzie kucharek sześć, tam potem nie, już nie byłyby nie. kłótnie, ten by chciał nie, tego, nie, nie. zróbmy to. Ja, ja znam taki przykład. To mój pomysł nie był wysany z palca. Ja, ja oparte to było na doświadczeniu pewnym, które zdobyłem e, będąc wiceprezesem klubu Jagiellonia Białystok. Tam jest ośmiu współwłaścicieli. I proszę mi wierzyć, że tam jest najmniejszy chyba udział Jaki jest, to jest chyba 4%. Ktoś ma, no i oczywiście są dwie osoby, które mają pakiet większościowy, ale zaręczam Panu, że jeśli ludzie kochają piłkę, znają się na piłce, to zawsze potrafią się dogadać. Tam rzadko się odbywały jakieś takie e, e, sporne sprawy, jeśli chodzi o zarządzanie klubem. To zawsze toczyło się naprawdę większością głosów. Jeśli ktoś miał inne zdanie, mógł reagować sam, mógł reagować swoimi pieniędzmi, mógł udzielać. Udzielać pożyczek mógł inwestować w zawodników, których no jasne, on to już uważał jest za. Także funkcjonowanie to, to klubu od no to ta, już zostawmy, ale um, właśnie był pan zainteresowany. Sam pan to powiedział z zakupem akcji um, tak. TS pod Beskidzie, ale pan prezydent Klimaszewski um, mówił publicznie chyba na sesji nawet o biznesmenie, który kiedy przychodziło do rozmów, um, to okazywało się, że nie ma pieniędzy. To o panu było. Proszę czy... pana, proszę pana, no, że nie ma pieniędzy. Pieniądze są, były, bo, bo sprzedałem obiekt. W tym czasie można A nie było chciał to pan inaczej wtedy, rozwiązać. Bo pan chyba chciał wnieść aportem, tak? Tak, do Między spółki. innymi była, była sprawa wniesienia aportem całego obiektu, no, który gdzieś tam wyceniony był i był, był, była wartość tego znana, bo gdzieś była przedstawiona do sprzedaży, tak? Poza tym, ja chciałem, można to było zawrzeć taką umowę przedstępną, jeśli chodzi o kupno. Umowa przedstępna z zadatkiem, natomiast ja rzeczywiście liczyłem się z konkretną zapłatą w momencie sfinalizowania sprzedaży obiektu i na to czekałem. Ale można to było inaczej, gdyby były dobre intencje, ale tych dobrych intencji nie widziałem. Po mhm. prostu odnoszę wrażenie, że było stwarzanie kolejnych pozorów, że coś się robi, że mówi się o podbeskidziu, że panowie z miasta starają się wyprostować ten temat. Natomiast Fakty były zupełnie, zupełnie inne. Podejrzewam, że obawiano się mojej osoby, że nie wiem, no, zawsze mi to nie skromnie, ale być może nie chciano takiej osoby, która się zna na tym wszystkim i która będzie może yy, za dużo, za dużo yy, chciała rządzić. Mhm. Rozgoniłby Pan towarzystwo tam w Podbeskidziu? Nie, to zdecydowanie, tak, no, ale wie Pan, no, nawet te ostatnie ruchy, no, wprowadzenie do. do, 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 do... Zarządu, nie do zarządu, do rady nadzorczej, osoby wiceprezydenta miasta Zabrze, no to wie pan, wzbudzał wszystkich tylko uśmiech. No. Mm -hmm. Miasto Zabrze zadłużone, spółka stadion, budująca stadion zadłużona, sam klub Zabrze zadłużony, a my nagle ściągamy fachowca do rady nadzorczej, który ma co uzdrowić sytuację w Podbeskidziu, czy pomóc, nie wiem, w znalezieniu, w znalezieniu jakiejś drogi wyjścia z tej patowej sytuacji. No, może my mamy ten... po prostu wspólne problemy. Być może, być może wspólne problemy zmusiły do tego, ale to jest kolejne jakieś nieporozumienie. Mhm. Panu. Cały czas obserwuję, jestem zbulwersowany tym, co się w klubie dzieje, bo, bo ten klub chyli się ku upadkowi pod każdym względem. Mhm. Wizerunkowym, finansowym, już nie mówię o, o tych sytuacjach wizerunkowych odnośnie, odnośnie gdzieś tam mojej osoby skromnej, czy, czy Bartka koniecznego w zasadzie ikony klubu, tak, którzy nie, nie otrzymaliśmy zgody, ażeby siedzieć na trybunie głównej, więc jak gdyby, kibice nam wyszli z ofertą, zaproponowali nam, dali nam karnety, jesteśmy, siedzimy w młynie przy bielskiej twierdzy i mam wielką satysfakcję, bo mecz obserwowany z tego stanowiska, mówię panu, wygląda znacznie, znacznie ciekawiej niż tam na tych smutnych trybunach, gdzie przychodzą gdzie przychodzą goście pana prezydenta i, 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 i znajomi króliczka. Zostawmy mhm. w takim razie podbeskidzie już e, za nami, tak. e, może ale przy sporcie zostańmy. Tak. E, wspominaliśmy już halę e, i właśnie czy na jeden z filmików mówi pan o budowie hali, o potrzebie budowy hali w Bielsku-Białej. E, niedawno właśnie pan zbył, e, sprzedał halę tak. na, przy ulicy Widok. E, czy nie ma w tym trochę hipokryzji? Proszę pana, hala była wystawiona, nie wiem, długo, długo była wystawiona, ponad chyba półtorej roku i nie było wielkiego zainteresowania. I oprócz tego, oprócz tego, mając na uwadze to, co się dzieje w Bielsku z młodzieżą, to nie tylko moja była propozycja, żeby wnieść ten obiekt aportem do spółki TS pod Beskidzie, ale za pośrednictwem pośrednika, który miał, że tak powiem, kompetencje, żeby ten obiekt sprzedać, była rozmowa z miastem. Przecież to miasto dostało ode mnie ofertę sprzedaży tego obiektu. Będąc prezydentem, na pewno bym się bardzo zaciekawił, gdyby do mnie przyszedł prywatny przedsiębiorca i przedstawił mi coś takiego. To, to jest jedna z większych hal w bielsku. Tam ćwiczy około 1500 dziewczynek, i chłopaków, młodzieży w ogóle w ciągu miesiąca. Więc to nie jest hipokryzja, dlatego że ja moim głównym przesłaniem było to, ażeby zdać sprawę z tego. Że ta hala będzie potrzebna. To, 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 to miejsce jest potrzebne i hali nie buduje się z dnia na dzień. Więc jeśli w perspektywie, nie wiem, może roku, może dwóch, firma, która to odkupiła ode mnie, tak to określa, że to może tyle potrwać. Zanim ten obiekt zostanie wyburzony, no to więc w tym czasie można się przygotować do tego tematu i można pomyśleć o planach, o miejscu, gdzie ma powstać hala typowo treningowa. Podkreślam, treningowa. Bo hala do rozgrywania meczu jest ok, jest, jest, jest pod, 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 pod szyndzienią. Za niedługo chyba też na rekordzie. Proszę. Na za niedługo chyba też na rekordzie. Na, chociaż to już na wiadomo ulicy prywatne, Karbowej tak. jest na razie hala, ale widzi pan, ta hala na ulicy Karbowej nie jest dostępna. Tam nie ćwiczy młodzież, tam nie ćwiczą dzieci, bo tam nikogo nie stać. Owszem, charakter ale jest... Ale chyba też ciężko wepchnąć tam zajęcia dzieci, skoro rozgrywają tam mecze i BBTS, i, i, i damski BKS, tak? Mecze są weekendy. Ale Natomiast, treningi... Ale treningi też, ale to są... Niech razy, będzie, dwa, niech dwa będzie razy że to będą tak? 4 załóżmy. godziny tygodniowo zajęte. Mhm. To wie pan, ta moja hala, która, która była przy ulicy Widek, pękała w szwach. Tam toczyły się w okresie jesienno-zimowym, to toczyły się boje o to, żeby zyskać więcej godzin, częściej móc trenować, więc coś z tą młodzieżą, która tam straci taki obiekt, coś, gdzieś tą młodzież trzeba zagospodarować. I to nie była hipokryzja, jeszcze raz podkreślam, tylko zdanie sprawy, zdanie, yy, sprawy z powagi sytuacji. Czyli brak tej hali będzie odczuwalny. Co się podzieje, gdzie ta młodzież się przeniesie, do szkół, które są przepełnione, to trzeba już o tym myśleć o budowie hali treningowej. Natomiast oczywiście, kupiec ma prawo z tym zrobić, co zechce, i, i, i to ja nie uzależniałem, że to nie mogłem uzależniać w ogóle, że sprzedaję ten obieg, ale z zamiarem, że ktoś będzie dalej tego typu działalność prowadził. Ten ktoś, firma Inbud, która to odkupiła, w tej chwili tą działalność prowadzi. Prawda? Ale jak długo to potrwa? Nie wiem, ale w tym czasie już można przygotować się do takiego przedsięwzięcia, do, budowej no, do budowy nowej hali treningowej, która mhm. jest moim zdaniem potrzebą chwili. Mhm. I to było moje przesłanie w tej rolce. Mhm. Ja nie mam nic do przeciwko, wie pan, deweloperom. Uważam, że deweloperzy to jest... to, to, to robią wiele dobrego, wie pan. To, to jest... Dają zatrudnienie ludziom, podatki wpływają do miasta. Także ja nie mam nic przeciwko noweloperom. ale jeśli nie będzie, jeśli nie będzie kompleksowego projektu zagospodarowania przestrzennego, to dopóki, do, dopóty takie sytuacje będą się powtarzały, mhm. nie może być tak, że wybiórczo traktuje się, nie wiem, jedną dzielnicę, drugą dzielnicę i robi się w każdej chwili, co się chce. Do tego jest potrzebny kompleksowy, niefragmentaryczny, kompleksowy projekt zagospodarowania przestrzennego. Rozumiem. E, tu już pan sprostował, co ja chciałem uczynić e, odnośnie sprzedaży w firmie Inbud, bo w artykule poprzednim z chyba zeszłego tygodnia pojawiło się, że jakoby to Pan sam sobie swojej firmie sprzedał, więc tutaj za ten błąd. No tak. Jeszcze raz przepraszamy, chociaż robiliśmy już też to osobiście. E, teraz przejdźmy dalej. Dalej sport, e, chociaż bardziej e, już ten obiekt sportowy kolejny, czyli Stadion Miejski. E, i jeden z punktów programu, czyli otworzymy go dla mieszkańców, koncerty, widowiska. Według BDO Siru zbyt droga organizacja, czekałaby wymiana murawy. Systemowo stadion nie jest przygotowany na, na zakrycie murawy, żeby ona nie, nie, nie została rozjechana, tak naprawdę, podczas takich wydarzeń. Wie pan, no, te przeprosiny przyjmuję, nawiązując jeszcze do tej sytuacji, no co prawda poszło takie przekłamanie i to przez parę godzin gdzieś to wisiało na waszym... Portalu, no i mogło zdezinformować, zdezinformować tak, czy ale sami ale... zauważyliśmy, pierwsze od razu już poprawiliśmy, kiedy tylko na to wpadliśmy. To, traktuję to jako chochlik, niech tak będzie. <laughs> Przeprosiny przyjęte. Cieszę A wracając do stadionu miejskiego. Wie pan, jeśli by się takie imprezy robiło bo to nie wiem, raz na pięć, czy raz na 8 lat, to oczywiście to jest kosztowne przedsięwzięcie, ale ale wie pan, no nic tam się nie dzieje, nic tam się nie dzieje, ja myślałem po prostu o y, również ta ulica Żywiecka, bramy zamknięte na głucho, przecież to jest ciąg taki komunikacyjny. Dosyć. Jasne, ale na przykład w zeszłym roku, z tego co pamiętam, nie pamiętam dokładnie jak się nazywała ta impreza, ale było kilka y, koncertów plenorowych właśnie na parkingu przy, przy stadionie, I na samym stadionie, ta. ale na na parkingu, przy, przy, na parkingu, tak. tak? I, I to jest jakiś pomysł, to jest droga ku temu lepszemu Czyli wykorzystaniu. To nie jest tak, że, że, że jest całkowicie zamknięty dla mieszkańców. Nie, no nie jest tak może, ale to się, to się rzadko wydaje. Jeśli koncert odbył się, bo nie pamiętam już co, ale raz chyba w ciągu pięciu lat, to zdecydowanie za mało. Dzisiaj przy tej technice, wie pan, to wymiana. Y, In, w innych miastach to się dzieje. wymiana murawy mniej kosztuje niż, 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 że tak powiem, koszty związane z jakimś koncertem, jeśli nawet by do tego doszło. Mhm. Są różne sposoby zabezpieczeń. Nie będziemy tu, nie, może nie miejsce mówić o szczegółach, ale skoro się w innych miastach opłaca robić takie widowiska plenerowe, koncerty, to dlaczego nie w Bielsku? Czyli do, dlaczego? Ka czyli do każdego koncertu trzeba byłoby doliczyć koszt wymiany murawy i może ja być na Ja podejrzewam, tak? że nie w każdych ok Oczywiście nikt tego nie robi, jeśli jest, nie wiem, słota, jeśli każdy oszczędza to boisko, żeby ono było w bardzo dobrym stanie, jeśli chodzi o okres jesienny czy, 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 czy wiosenny, ale to są okresy. To, to nie jest wytłumaczenie Bebe Osiru. Bebe też jako jednostka budżetowa Urzędu Miasta powinna się też. Że tak powiem, nie ma chyba ludzi albo nie ma przyzwolenia na to, żeby się zająć takimi sprawami. Stadion miejski, dlatego chyba się to nazywa stadion miejski, żeby, nie wiem, było, było to uzasadnione, że potrzeba odpowiednie koszty ponosić. Mhm. No nie. No stadion miejski może mieć nagradane też można znaleźć jakoś, yy, jakiegoś reklamo, Reklamobiorce, prawda, bo to ktoś wtedy daje swoją nazwę, i tak jak gdzieś tam podałem przykład wcześniej, jak jest w Kielcach Suzuki Arena, i wiem, że to z tego tytułu do kasy miasta wpływa 5 milionów złotych w ciągu roku. Więc, mhm. Ale to więc... chyba są pojedyncze przykłady, gdzie w to jakby prywatne firmy inwestują. Ergo Arena. Nie no ma, tak, tak, ale tu tutaj już mamy, mówimy o spółkach albo państwowych, bo w większości to jest państwowe. No nie mieliśmy tego szczęścia, bo ale mieliśmy chyba nie? Ale, z nie? ale Dlaczego nie? Dlaczego z innej, nie? iść w tym kierunku. Jasne, tylko, że wydaje mi się, że chyba nie było ku temu sposobności z racji tego, że prezydent z jednej opcji, a rządzący byli z innej, więc chyba dogadać się ciężko w tej kwestii. No więc Wtedy, dlatego, bo... dlatego jest potrzebny bezpartyjny samorząd, Wie pan, no do, do, do tego, do, żeby się do, próbować te, ze do, wszystkimi dogadać. Do tego Ale pewno... to jest droga. Na pewno mhm. BBOSir. Jako jednostka budżetowa powinien więcej myśleć. Ja nie wiem właśnie, co jest przyczyną. Czy jest po prostu zakaz nie robimy, albo że to się nie opłaca? Nie, nie. To w wielu miastach się opłaca i można dowiedzieć, jak to się, jak to się robi, żeby się opłacało żeby ten stadion ożył i żeby rzeczywiście służył mieszkańcom zdecydowanie częściej, a nie tylko podczas spotkań piłkarskich. Jasne. Może po prostu jakieś inne systemy, które pozwalają na zakrycie murawy. Nie wiem, już w, tym w to nie wchodźmy. Kolejny punkt pana programu, modernizacja systemu komunikacji miejskiej. Jak pan by chciał to zrobić? Modernizacja systemu komunikacji miejskiej. Wie pan, na pewno, na pewno Komunikacja miejska to nie polega na tym, żeby ją zmodernizować i nie wiem, że dokupienie większej ilości autobusów. Cały czas myślimy o efektywnym wykorzystaniu tego taboru, który jest. Ja nie ukrywam, że wśród, wśród naszej, naszego komitetu wyborczego jest. jest słynny konduktor, konduktor Przemek. Przemek. Tak, właśnie czy, czy, <laughs> słuchałem sobie go nawet tak. dzisiaj chyba w Radiu Bielsko e, jego wyjście na solo. E, no, odważne tak. pomysły, Nie, połączenie tak. mam... e, tutaj przewozu kolejowego z transportem. No jakoś no, dla mnie to się wszystko kłóci. No dlaczego, dlaczego się kłóci? Wie pan, to jest młody chłopak, który ma swoje pomysły i które, które nam wbija do głów i rzeczywiście są bardzo ciekawe, no ale zmodernizowanie tego taboru, który jest, owszem tak, ale bardziej efektywne wykorzystanie. No jak wie pan, w ciągu dnia przyjeżdża naraz, robią się lawinowe wjazdy autobusów i on to śledzi, on ma badania w tym celu przeprowadzone, szczegółowe. Badania I, i mówi, że te autobusy jeżdżą lawinowo, no więc, więc gdzieś ktoś źle policzył, i, i, i tyle, że zbyt potem długi okres oczekiwania na przesiadkę to nie jest skoordynowany ruch. Tak, tak jak na przykład dostanie się do bardzo popularnego miejsca, jakim w tej chwili jest zapora wapienica, w to miejsce, no to tam kursuje. Autobus chyba raz na 40 minut. A dlaczego by nie połączyć i nie wprowadzić czegoś takiego, że do centrum wapienicy? dojeżdża wiele autobusów, a zrobić tylko tą przesiadkę w centrum Wapienicy do zaporu Wapienicy, gdzie są te tereny spacerowe, tereny rekre rekreacyjne, gdzie mógłby autobus je jeździć nie wiem, co 10, co 15 minut. Może ktoś, może ktoś to policzył, że jednak nie ma takiego obłożenia. No. Bo, ale to wie pan, to się, to się robi sezonowo. No w sezonie można coś takiego wprowadzić. tak? Mhm. I o tym też między innymi <laughs> Przemek takie rozwiązania sugerował. Poza tym Transport kolejowy, jeśli on mówi o tym transporcie, połączenie, połączenie Bielska. Ze Skoczowem. ze Skoczowem, prawda? Mhm. Stara stara linia kolejowa i skoro nagle połączenie kolejowe, nowe połączenie kolejowe ze Skoczowa do Cieszyna przynosi takie efekty w postaci kilkuset tysięcy korzystających z tego, to dlaczego nie można zrobić tego na, z Bielska do Skoczowa? No, Tam była chyba, linia. Plany, plany chyba są, tak? Ale plany są, ale znowu, wie pan, albo się udaje, że coś się robi, albo coś się robi. Bo ale jeśli, chyba, jeśli chyba plany każda... są tylko przy Stosowane do transportu lokalnego, to będzie znowu podejrzewam, nie wypał. Ale jak się doprowadzi to do takiego stanu, żeby mógł tam e, transport międzynarodowy funkcjonować na tej, trasie, t, na tej trasie, to ja myślę, że ta trasa będzie, będzie, będzie z korzyścią dla wszystkich i znaczące efekty przyniesie. Mhm, I chyba tylko nie, nie wszyscy wójtowie czy, czy burmistrzowie się gdzieś tam zgadzali z tym, no bo jednak gdzieś została puszczona zabudowa blisko tych, tej, tej siatki, tej linii kolejowej i chyba nie będą tam się mieszkańcy cieszyć. Ja myślę, cieszyć. że to kwestie bardziej finansowe decydują. czy nie chcieli się dołożyć, czy nie chcieli tak, się dokładnie. dołożyć. Ale znowu, widzi pan, wiele rzeczy robi się takich na pokaz, na pozór, a gdyby rzeczywiście to się robi, że no bo planowanie to nie jest, że działamy teraz, teraz tu i teraz, ale, ale w perspektywie 10-20 lat co będzie. No więc jeśli by teraz poszły większe pieniądze i zrobiony był to odcinek trasy do ruchu międzynarodowego, ja podejrzewam, że w przyszłości wszyscy by z tego skorzystali. Mhm. W programie jest też, że młodzież szkolna i studenci będą jeździć za darmo. Ma pan, tak. wyli ma pan wyliczenia ile by to kosztowało? Gminę? Nie mam wyliczeń. Natomiast proszę Pana, tak. Yy, Wiem jedno, że to jak gdyby leży cała edukacja leży w gestii prezydenta miasta. Mhm. Jeśli, jeśli podatki z tytułu yy, PIT, z tytułu CIF wpływają do miasta w kwocie około, około bo przeglądałem budżet na rok 2024 około 460 milionów złoty, kiedy, kiedy na każdego ucznia miasto otrzymuje subwencję, subwencję taką miesięczną, rządową subwencję. To, wie pan, wygospodarowanie takich kwot na bezpłatny przejazd dla dzieci, dla młodzieży uczącej się, dla studentów, to by było, to by było wielkie, wielkie również odciążenie dla budżetów domowych. No przecież. Rodzice tych dzieci czy dziadkowie tych dzieci mieszkający w Bielsku płacą tu podatki. Jeśli, jeśli nie, nie to no, o, o, jest oczywiście, taka Oczywiście, ale pogadów. tak jakby jednak y, to jest na y, te subwencje rządowe, to wszystko jest na nauczanie, na nauczycieli, na budynki. Dobrze, no, Jest na wszystko, jest na wszystko dlatego, tak? Więc czy nie, podejrzewam, że może ktoś to już analizował też i po prostu gdzieś tego brakuje, bo zawsze twierdzą, że do tego, do oświaty nie, trzeba nie, najwięcej dopłacać. Wiem, że pan... Owszem, owszem, owszem jest... Y, oświata jest naprawdę, to, to, to jest, że tak powiem... Yy, bardzo, bardzo chłonna dziedzina, dlatego że chyba 42% w ogóle z budżetu miasta idzie na oświatę. To, to to tak zgadza się. Ale celowo powiedziałem o tych podatkach. Rodzice, dziadkowie tych dzieci płacą podatki. Dlaczego by tego nie zrobić? Można wie Pan, gdzie indziej oszczędności porobić. Już nie mówię o tych kwotach, które gdzieś tam wymienia się przy podbeskidziu czy przy jakichś innych nieudanych inwestycjach. Więc dla mnie to jest jak najbardziej zasadne. Bo, bo to się po prostu rodzicom tych dzieci, dziadkom, dzieciom w wieloraki sposób to u, ułatwi życie. My dzisiaj zapominamy trochę mówić o tych osobach najbardziej potrzebujących. My mówimy tam o jakieś takie megalomańskie pomysły i mówimy o, o wielkich inwestycjach, ale zapominamy o tych. Ludziach najbardziej potrzebujących. To jest właśnie nasza oferta. Mało tego, mało tego bo nie, nie wspomniał Pan jeszcze o naszym pomyśle również o tych dopłatach do obiadów dla dzieci w szkołach podstawowych. Wie Pan, skoro można to robić, bo to też nie jest takie z sufitu wzięte, tylko to gdzieś funkcjonuje w innych miastach. Tak jak na przykład chociażby w mieście Sosnowiec. Dzisiaj, z tego co wiem, to do obiad, obiad dziecka w szkole podstawowej to jest kwota około 12,5 zł. Miasto Sosnowiec miasto Sosnowiec pobiera od dzieci kwotę 4,5 zł. To jest również znacząca różnica. Więc skoro to gdzieś funkcjonuje, można się odzorować, można, można poszukać pieniędzy, a i, I te rzeczy wprowadzić. No, Jasne, tylko trzeba potem mieć jeszcze, żeby właśnie te pieniądze poszukać i na to mieć. No tak to na jest największy problem. Zawsze. o 400, prawie 60 milionach y, y, podatków z tytułu, z tytułu, podatku PIT i podatku CIT. No tak, ale trzeba mieć też na uwadze, że jednak to idzie na y, zadłużenie. Na pewno gdzieś spłacane, do tego nowe inwestycje. Cały czas jest zadłużenie. potrzeba nowych inwestycji. To na, tak? to skąd się to wzięło zadłużenie? To tak samo wie pan retoryczne pytanie. Skąd się wzięło takie zadłużenie miasta, które w ciągu pięciu lat ze 100 milionów powiększyło się do 520 milionów zł? To jest, to jest również pytanie do pana prezydenta i, i, i jego ekipy. Skąd się wzięło takie zadłużenie? Na pewno nie z powodu y, oszczędzaniu, nie wiem, no... Na, na pewno go o to zapytamy. No, to bardzo proszę. Ja o czym to odpowiedzi, bo ja nie widzę Dobrze racjonalnego wytłumaczenia. przekażemy w takim razie. E, kolejne, nowe ulice, jakie i gdzie? Nowe ulice? Tak, to jest wasz punkt programu. Nowe ulice. To było takie... Krótkie, zwięzłe. Jeden z punktów. Nowe to, ulice nie, w Bielsku Białym. Nie, nie wiem, czy, co pan czyta, ale... ale Waszą to... stronę internetową. To nie... 23 punkty na nie, waszej nie, stronie. Nie, to, 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 jest, to jest chyba temat nieaktualny. To był temat dyskusyjny. My w tej chwili mamy taką naszą ofertę. To jest jedenastka Boreckiego i tam... No, czytałem właśnie ma... o 11 Boreckiego, ale nie umiałem jej znaleźć, więc dlatego... Aha. Ja aha. się aha. przygotowałem. Tu jest 23 no chyba tam punktów. <laughs> to, to... Bo, bo było właśnie jeszcze... Nowe ulice... Może przejedźmy, co się zgadza w takim razie z tym nowym programem. Kolejnym punktem było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście. Zostało czy odpadło? Nie, nie, to ten temat odpadł. Odpadło, Bielsko, Bielsko jest, jest skanalizowane w 97%, więc dlatego mnie to dziwiło, dlaczego nie, w ogóle nie. to się pojawiło. Zlikwidujemy korki w centrum miasta. Zostało, odpadło. To wie pan, to ja nie wiem skąd pan ma te dane, ale to jakiś takie szeroki Pański szerokim... baner na portalu bielsko Mój od, baner? O, tak, wyborczy. Od jakby przesyła na stronę Koalicja Października, tak? Mm -hmm. Więc no i tam znalazłem o, to, to był, co, to co był dla Bielska... Panel, to był panel dyskusyjny, gdzie wszyscy mieli prawo się wypowiadać, ale Nie, tam to... jest spisane co dla Bielska, 23 punkty. To jest wasz nie. program tak jakby. Nie, nie, to nie jest nasz Dobrze, program. Dobrze, to przej przejdźmy to w takim jakieś... razie dalej. Ja mogę e... rozmawiać o tym... O, o, o jedenastce Boreckiego z panem, i, i tutaj. Okej, okay. nie wiem, może, ja, może gdzieś ta jedenastka Boreckiego się tu będzie zgadzać, bo to były takie fajne dość momentami rzeczy, czy typu na przykład parkingi, park and ride. Tak, tak, to zostało, no to, tak, to zostało, to okay. zostało, to wie pan. Z czym Gdzie, gdzie, to... gdzie miałoby być umiejscowione i czy pan sam z takich no, rozwiązań korzysta w innych miastach? Dlatego, dlatego, że wie pan, no to jest jak gdyby perspektywa kolejnych lat, tak? Mówi się o nowym centrum przesiadkowym, budowie Bielska. Uważam, że świetny pomysł świetny pomysł. Więc te, te, te park and drive. Mają, zdają egzamin właśnie w takich, takich okolicznościach, że dzisiaj y, ktoś dojeżdża, zostawia samochód i nie wiem, porusza się dalej autobusem. Bo mhm. wie pan, dzisiaj przedsiębiorcy mają wielki problem takim, mianowicie, że na przykład rozmawiałem z wieloma ludźmi i, i to na ulicy 11 listopada i nagle jakaś pani, która pracuje w sklepie, mówi mi, że nie jest w stanie tutaj dojechać samochodem, że ona mieszka na obrzeżach Bielska, ale jeździ Jeździ, że tak powiem, nie stać jej na to, żeby jechać samochodem, musi kolejnymi trzema autobusami jechać. Więc wie pan, jeśli, jeśli to ma być problemem takim, że parking kosztuje tyle i mieszkańcy Bielska nie, nie są w ogóle uprzywilejowani, Jakimiś kosztami w związku z tym parkingiem, i nie ma gdzie zaparkować, i nie można tym autem dojechać, to ludzie mają wielki problem. Mhm. Dlatego nie wam, to w zależności od tego, jak się będzie infrastruktura drogowa rozwijała, oczywiście to nie będzie tak jak w wielkich aglomeracjach warszawskich czy łódzkich, czy łódzkiej, że to będą takie, takie przystanki częste, ale przede wszystkim przy tych centrach przesiadkowych. Przy tych gdzieś nowych drogach, takich, których, żeby można było się rzeczywiście przesiąść i dalej kontynuować jazdę do centrum miasta. Jasne, a sprawdził pan może, jakie to są koszty? Bo ja sobie wyczytałem, że na przykład Toruń e, czy Wrocław zapłaciły ponad 30 milionów, dość grubo, e, a parkingi na co dzień stoją puste. Dziennik Toruński pisał, że w styczniu tego roku na 400 miejsc na niedawno oddanym parkingu typu Park and Ride zajęte było tylko jedno miejsce. Trudno mi się o tego odnieść, dlatego mówię, nie porównujmy aglomeracji. Mówmy o mieście Bielsko-Biała i tu Czyli takie Czyli pan wierzy, że w Bielsku by się sprawdziło? Na pewno jeden przesiadkowy, gdzie ma powstać to centrum przesiadkowe, mhm. to na pewno taki parking by się, by się zrealizował i byłby efektywny. Mhm. Czy parkingi przy osiedlach mieszkaniowych zostały? Nie, no jak najbardziej, wie pan, no tyle się o tych parkingach mówi. Oczywiście, bo tutaj było, że wielopoziomowe, tak? Tak. I teraz chciałem właśnie zapytać też, skąd wziąć na to pieniądze? Czy spółdzielnie miałyby partycypować w kosztach? No bo jednak one no nie, umówmy się, nie upływają w lukus, u luksusach i, i, i zazwyczaj mieszkańcy czekają nawet parę lat na, nie wiem, remont budynku, klatki i skąd teraz wziąć na wielopoziomowy parking? Wie pan, to na pewno by musiało się wszystko odbywać w jakiejś współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi. No przecież one, one mają głównie, one wiedzą o tych zasobach wolnych, prawda, czy co się da zrobić, ale to nie, nie wyobrażam sobie, że takie parkingi by powstały tylko, były, żeby obciążyła, obciążały tylko spółdzielnie. To musi również miasto w tym partycypować. Wie pan, mhm. bo nie sposób, że tak powiem, unikać takich trudnych tematów i wszystko sprowadzać do tego, że nie wiem, że być może prywatni przedsiębiorcy wszystko za, za samorząd Bielska-Białej zrobią, bo tu takie odnoszę wrażenie tego, że, że takie duże jakieś inwestycje już wspomniane przez nas hale, prawda? Kolejna hala, jeśli, jeśli, miałaby się budować, na, w cygańskim lesie, to jest znowu inwestycja, inwestycja prywatna, e, firmy Rekord, pana Janusza Szymury. Dokładnie. I to się, i, i to w jakiś sposób by znowu dziurę załatało, tak? Mhm. Powstaje, powstaje, piękne, piękna hala, e, widowiskowa, Kawatina Hall. No przecież wie pan, tamten parking, nie wiem, pewnie pan korzystał, no ja jeszcze korzystałem zimą, to, tam się sceny dantejskie działy, tam był, było, było, że tak powiem, kałuża na kałuży, było to i tam nie można było przejść. Tak? Dzisiaj gdzieś tam zrobiona została taka jakaś doraźna naprawa tego parkingu, ale to miejsce, to miejsce, to aż się prosi, żeby w tym miejscu, bo to jest teren miejski, powstał wielopoziomowy parking. Tylko wie pan, jeśli, jeśli miasto czeka, że znowu być może inwestor prywatny się tym zainteresuje, to może to jest sposób, tak samo jak był sposób na podziemny wielopoziomowy parking przy ulicy 11, 11 listopada na placu na placu Chrobrego. Przecież pan wie chyba, że, że tam był projekt parkingu podziemnego. No jeśli, jeśli miasto jest niewydolne, jeśli miasto nie potrafi, to może rzeczywiście trzeba, e, e, że, tak powiem, że tak powiem, rozwinąć ten temat i zaangażować prywatnych przedsiębiorców. Oni by to wzięli w swoje ręce pewnie i, i, i to szybko było zbudowane, bo takich rzeczy, czy osiedlowe parkingi, czy parkingi w centrach miast, proszą się. Tu w bielsku, wie pan, co się dzieje podczas spotkań piłkarskich? co, co tu się dzieje? No też przy ulicy Żywieckiej, tak? Przy sąsiednich parkingach, które są przy m, bodajże tych, tych, tych sklepach, które się tam znajdują. No to Każdy to... chce podjechać, im bliżej, tym lepiej. Tak? No, A bliżej, parking, lepiej, parking no. niedaleko jest wielki, ale i zazwyczaj temat... no, nie jest zapełniony do końca. Tak, ale wracając do Pana pytania, wie pan, to te parkingi są bardzo potrzebne, tylko to nie, umówmy się, że miasto musi również ponieść koszty tego w ścisłej współpracy z samorządami lokalnymi czy, czy spółdzielniami mieszkaniowymi. Oni znają te zasoby, oni wiedzą, gdzie to jest potrzebne, i to jest temat do zrealizowania. To nie jest jakaś, wie pan, rzecz nie do zrobienia. A w bielsku od ilu lat ja pamiętam, o tym się mówi, i nie realizuje się nic. Mhm. Przy, czy w 11 Boreckiego został, żeby przywrócić handlowy charakter ulicy 11 listopada? Tak, zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Czy bo wprowadzenie bo... systemu ulg, bo tak chyba na tym miałoby to polegać, tak? Naprawdę tak. wystarczy. Wie pan, no, Ulg, tak, wie pan, przede wszystkim, wie pan, na tej ulicy zamieszkują biedni ludzie. No ja, ja też gdzieś dałem przykład tego, bo tam nawet chodziłem po tych zasobach lokalowych, które są, i rozmawiałem z tymi ludźmi, którzy tam mieszkają. Wie pan, no. Przeraziło mnie to, co usłyszałem. Wie pan, no, jeśli jakaś starsza pani, yy, starsza pani mieszkająca z Turką zajmuje 120-metrowe mieszkanie, tak? I ona raz, że czynsze wzrosły niesamowicie, to ona nie jest w stanie tak i czynszu płacić, i nie jest w stanie ogrzewać tego mieszkania. Także siedziały tam. Siedziały tam w jakichś takich kurtkach ciepłych, opatulone całe, bo nie są w stanie dogrzewać tych mieszkań. Więc to jest problem. Ci ludzie tam nie powinni mieszkać. Ci ludzie Czyli powinni co, znaleźć, wziąć im, znaleźć im lokal, tak. Znaleźć im zrobić. lokal, tak. Znaleźć im lokal i, i, i w centrum. Wie pan, no, porównując taki Kraków, jak się gdzieś tam chodzi po Kazimierzu, czy gdzieś, czy, czy, czy w centrum e, na Starym Mieście, to wie pan, te Widać przez okna, jak są zrobione te mieszkania. To powinno być takie ekskluzywne centrum. Tym ludziom naprawdę trzeba lokale zastępcze dać. I ta pan mówi: Ja z chęcią bym odeszła, wzięła inne, mniejsze mieszkanie, byle tylko mo można było to ogrzewać i było, byle mnie ty, yy, stać na część. A tu jak gdyby wchodzi temat budownictwa społecznego, który w Bielsku jest kuleje, którego w zasadzie w ogóle nie ma, prawda. Kuleje chyba w całej Polsce, bo z tego co Kuleje wiemy, To jest w całej Polsce, ale simy, proszę. Nie powiedzieć, i TBSy. Ale... Ostatnio taka dość duża afera, początkiem stycznia, tam 4 miliardy, a jeden blok e, z 40 mieszkaniami został wybudowany przez 3-4 lata, więc. No mówmy się, że to też niezbyt dobry przykład od góry idzie. Więc... Tak, to, że w całej Polsce nie, nie się źle dzieje, to nie jest argument, że w, Polsku, że w Bielsku może być inaczej. No, w Bielsku ale Bielsko przystąpiło, Bielsk przystąpiło do programu od sumy niedawno i, i chyba nie miało jeszcze nawet okazji się, się wykazać. Proszę pana, ale czy oddano do użytku chociaż jeden lokal? Ja nie słyszałem o takim przypadku. Buduje się, remontuje się, modernizuje się, słyszę, ale gdzie i dla kogo to nie wszyscy ludzie wiedzą. A, a takich lokali brakuje. Brakuje. Rozumiem, ale teraz, teraz ma mówi być... pan tak jakby o lokalach y, typowo mieszkaniowych, tak. a tutaj ma być przywrócony charakter, tak jakby ten y, handlowy ulicy. Proszę pana, y, Więc jak jedno z drugim, chyba że jest jakiś głębszy sens, którego ja nie do końca rozumiem. Jest to, po trosze wiąże się to również z podatkami. Czy pan. Y, Podatki wzrosły. Ja mogę powiedzieć to również, bo ten, jak gdyby ten mój obiekt, to tak wielobrazowo, teraz, że, że aspekt typowo sportowy, a również biznesowy był, wie pan. I nagle ja prowadząc działalność gospodarczą, w dalszym ciągu prowadzę działalność, ale prowadząc na tym obiekcie, czyli wynajmując halę głównie dzieciom i młodzieży, i wynajmując i korzystając, oczywiście wynajmując hotel, sprzedając miejsca noclegowe, wie pan, nagle mi z roku na rok, rok temu wartość podatku od nieruchomości wskoczyła o 400%. O 400%. I, i teraz proszę sobie wyobrazić, że również ci ludzie, tym ludziom, którzy, którzy mają lokale, nie, nie, że tak powiem, lokale użytkowe, tylko... Lokale, no, w których prowadzona jest działalność gospodarczą, również podniesiono im, podniesiono im te podatki do góry, więc nie są w stanie płacić. Jasne, wieloma... ale ta jakby umier um umieranie 11 listopada pod względem właśnie handlowym, to nie jest problem... Nie wiem, roku, dwóch, tylko to już raczej można powiedzieć, od kiedy w Biersku powstały no pan, no, pie, pierwsze galerie handlowe, wtedy się zaczął problem umierania. Główną przyczyną ulicy 11 wie pan, no, owszem, być może po, trzeba powiedzieć, że centrum handlowe w centrum ludzie nie są zadowoleni z tego. Z tymi wszystkimi, którymi rozmawiałem przy ulicy 11 listopada, podają to jako jeden z głównych powodów, prawda, że centrum handlowe obok w centrum nie, ale wie pan, kiedy zamyka się. Już mówiłem o tym, kiedy miał być trzypoziomowy parking podziemny, kiedy zamyka się komunikację na tych ulicach, czyli dojazd ludzi. Dzisiaj ludzie są wygodni, potrzebują dojechać, mogą sobie wyjść, zjeść, nie wiem, zakupy zrobić. Nie, jeśli nie ma takiej możliwości, to ludzie tam nie jeżdżą. Czyli samochody na 11 samochody listopada. Na jedna, samochody na 11 listopada, ale dobrze, no, od 10 nie ma prawa tam nikt wjechać. Wie pan, chodzi o to, że parkingi wokół tego nie ma parkingów. Parkingi prywatne są pomieszane z parkingami miejskimi. Ludzie popełniają błędy, ludzie się wściekają, bo przychodzą, zostają tam jakieś kary nałożone przez, przez Straż Miejską, bo, bo są tak samo oznakowane, ale że tak powiem, ale pod innym zarządzaniem. Także jeśli ma pan na przykład aplikację, która pozwala panu płacić za parking i pomyli pan parkingi, stanie pan na parkingu prywatnym. To, no to pan już... dostaje karę. No, no, no to jasne, ale to tak. Mówią, 10... trzeba, trzeba zawsze patrzeć. Po i Po dziesiątej żaden kurier, żaden dostawca nie wiedzie na tą ulicę. Mhm. Ja nie mówię o komunikacji, ale, ale można uatrakcyjnić ten teren na tyle, a już nie mówiąc o tych podatkach czy, czy wysokościach czynszów, no bo czynsze zwykle pewnie wiążą się z podatkami. Ale jeśli takimi lokalami dysponuje miasto, to ja się pytam, czy warto trzymać lokal, który nie zarabia i stoi pusty, czy zarabia się na nim minimalnie, albo nie wiem, albo wynająć go ktoś, komuś, kto zadba o, 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 to, o stan techniczny tego budynku przede wszystkim. To jest hmm. pytanie do, do włodarzy miasta. I to jest między innymi problem tej umierającej y, ulicy 11 listopada. Rozumiem. Eee, jeszcze jedno pytanie w takim razie na koniec. W wielu wywadach pan twierdzi, i dzisiaj też to padło, że jest pan niezależnym kandydatem, a jednak według wielu za pańskim startem stoi Małgorzata Pępek z Żywieckiego i Koalicji Obywatelskiej. Pytali, pytaliśmy ją o to i ani nie, nie potwierdziła, ani nie zaprzeczyła. Zupełnie tak jakby temat ominęła i poszła w co innego, więc pytamy pana, jak to jest z Małgorzatą Pępek? Proszę pana, jesteśmy, jesteśmy komitetem bezpartyjnym. Pan, może pan słyszał, jakie perturbacje było. W zasięgu naszym było, owszem, byli ludzie również z Platformy Obywatelskiej, ale te osoby bądź w ostatniej chwili się wycofały z uczestnictwa w tym, w tym projekcie, który, który przedstawiliśmy. Bądź się nie wycofały. Jeden był taki mocny, pan Jacek Parzonka, to na tyle tyle, że, na ty, tylko na tyle, że został zmuszony do rezygnacji z członka platformy obywatelskiej, chociaż był jej jednym z założycieli, od samego początku. Jako jeden chyba ze stu członków regularnie, regularnie opłacał składki. To, to są takie fakty. Poza tym, rzeczywiście ludzie dwójka, dwie osoby same zrezygnowały, Same zrezygnowały z członkostwa w Platformie Obywatelskiej. Cztery wy... osoby się wycofały z obawą przed konsekwencjami dla ich samych i dla ich rodzin, że, że może bzy, się to bzy, źle skończyć. Ktoś groźnie, może to groźnie, ale to w jaki sposób? Ale A, to jakie jest groźby nie, pan, padały? To, to już zakrawa nam bobbing polityczny, jeśli, jeśli takie sytuacje mają miejsce, mm -hmm. miejsce bo, bo wiele osób się rzeczywiście obawiało. Ale z panią poseł Pępek, wie pan. Nie rozmawiałem od dwóch miesięcy, także nie odpowiem panu na pytanie. Czyli, Proszę, czyli dwa miesiące temu to ona namawiała pana do startu, i później. Nie, znaliśmy się wcześniej. Wygląda? Mieliśmy wspólnych znajomych, rozmawialiśmy o tym pomyśle, o tym projekcie. Rozmawialiśmy, rozmawialiśmy, konsultowałem o wielu osób, wie pan, bo, bo tak jak gdyby y, czułem się trochę, że reprezentuję te osoby. Które, które są w Platformie Obywatelskiej, ale które nie są zadowolone z obecnej władzy i z tego, jakimi ta władza metodami działa i co się w Bielsku dzieje. To, to, to był początek tych naszych rozmów. A tak jak mówię, od dwóch miesięcy z panią poseł nie rozmawiałem i, i ja myślę... Kogo, kogo popiera pani poseł, I to się okaże, ale mi się wydaje, może, może pana prezydenta Jarosława Klimaszyskiego, no, są z tego samego ugrupowania. Nie wiem. Jeśli będzie niezadowolona, to być może poprze mnie, ale jeśli, jeśli jest zadowolona z tego, co się dzieje, to pewnie poprze pana Jarosława Klimaszyskiego. Mhm. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był Wojciech Worecki. Dziękuję, dziękuję państwu, ślicznie. dziękuję panu. Dziękuję ślicznie.